Witam Was serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj będę miał przyjemność powiedzieć Wam parę słów na temat napływu importów rzymskich na teren Barbaricum i tutaj głównie tej części Europy barbarzyńskiej, w której się znajdujemy, oraz o kontaktach Barbaricum z Imperium Rzymskim. Tak jak obiecałem Wam ostatnio, przygotowałem parę słów na ten temat. Nie lada wyzwanie, bo ten materiał jest bardzo szeroki, informacji jest masa i bardzo trudno jest zebrać to w takim telegraficznym skrócie, żeby Wam przekazać. Ale mam nadzieję, że nie polegnę, mam nadzieję także, że Was nie zanudzę. To będzie, podejrzewam, około 2 odcinków po 40 minut. Mam nadzieję, że przebrniecie przez ten film, a nawet zainteresujecie się tym materiałem i sprawi on Wam przyjemność. Jeśli chodzi o kontakty Imperium Rzymskiego z Barbaricum, temat tych kontaktów i importów jest poruszany od bardzo dawna przez badaczy. Wielu badaczy popełniło masę prac na ten temat. Z takich bardziej znanych osób, które się tym zajmowały, jest profesor Colendo, jest profesor Aleksander Butcher, który się zajmuje między innymi monetami z tego okresu. Nawet teraz coś tam widziałem na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego, że przygotowują jakiś inwentarz ogólny denarów rzymskich na ziemiach Polski, komputerowy, który będzie dostępny w sieci. Oprócz tego okresem tym wpływów rzymskich zajmował się na pewno bardzo znany, świetny fachowiec, tak, profesor Jerzy Okulicz, świętej pamięci. Miałem przyjemność z panem profesorem Okuliczem mieć 2 czy 3 lata zajęcia i naprawdę ogrom jego wiedzy i kultura osobista oraz skromność była rewelacyjna. Jeśli chodzi o okres wpływów rzymskich, także dr Bartosz Kątny się zajmuje tego typu rzeczami, głównie militariami kultury przewodzkiej. Też miałem przyjemność mieć zajęcia z tym panem, też świetny fachowiec. Wiele prac popełniono, wiele prac takich tematycznych, wąskich, typu importy rzymskie, typu znaleziska różnych denarów, znaleziska skarbów denarów rzymskich z okresu Republiki, z późniejszych okresów. Nawet czytałem jedną pracę ostatnio na ten temat, której osoba, która ją popełniła, dowodziła, że wraz z importami rzymskimi na teren Barbaricum przyszły też technologie i taki wielki boom technologiczny, który spowodował zmiany w systemie tutaj życia, funkcjonowania w rolnictwie i tak dalej. Tematów bardzo dużo, mam nadzieję, że Was tym nie zanudzę. Na wstępie chciałbym powiedzieć o sytuacji, jaka miała miejsce w okresie rzymskim, tutaj między innymi na ziemiach Polski. Tak jak widzicie, tutaj mamy ujście Wisły, Zatokę Gdańską dzisiejszą. To są mniej więcej tereny dzisiejszej Polski. Pokrótce, tutaj mamy jakąś tam mapę z internetu okresu rzymskiego. Znalazłem, nie będę dzielił WOS-a na 4, nie będę pokazywał młodszego, starszego okresu przedrzymskiego i tak dalej, tylko ogólnie po prostu chcę Wam powiedzieć parę słów. Tutaj na ziemiach Polski w tym okresie mieliśmy do czynienia z kilkoma kulturami archeologicznymi. Zostały one oddzielone od siebie i wydzielone na podstawie kultury materialnej przez archeologów, czyli inwentarza grobowego, sposobów chowania zmarłych i generalnie całej kultury materialnej na podstawie różnic. Tak? Jeśli chodzi o kwestie etniczne, no to byli wszystko Germanie. Być może byli bardzo zbliżeni do siebie. No jednakże tutaj wydzielamy te 3 kultury główne archeologiczne w tym czasie. I tyle, tak? Zobaczymy. W pierwszym rzędzie mamy do czynienia z kulturą oksywską. Stanowisko eponimiczne na Oksywiu. Tutaj kultura wielbarska, wiązana najczęściej z gotami. Też stanowisko eponimiczne w Wielbarku, w Eklice, takie bardzo znane stanowisko archeologiczne, badane przez profesora Okulicza przez wiele, wiele lat. A generalnie większość, 70% powierzchni zajmuje kultura przeworska, wiązana z Wandalami, z Lugiami. To jest kultura germańska, która
o której też powiem parę słów, o której kilka odcinków temu mówiłem, na temat metalurgii żelaza w okresie rzymskim na Mazowszu, w tym tutaj ośrodku mazowieckim przeworskim wytopu żelaza. Więc mamy do czynienia tutaj z tymi trzema kulturami archeologicznymi. Co do Imperium Rzymskiego w tym okresie, Imperium Rzymskie jest taką typową potęgą jak Stany Zjednoczone dzisiaj, która ma wpływ na globalną sytuację geopolityczną, ma swój zasięg na terenach Afryki, dzisiejszej Tunezji, Kartaginy, aż po Wyspy Brytyjskie tutaj, czyli całe dorzecze Morza Śródziemnego ze wszystkich stron jest otoczone Imperium Rzymskim. I tak jak wiemy, Rzymianie ekspandowali, tak? Zaczęli rozwijać się w kierunku północnym, zajmować ziemię, które później nazwali prowincjami, takimi jak dzisiejsza Rumunia, Bułgaria, czyli mamy Trację, Dację, Mezję i Panonię. To są tereny, które zostały zajęte na północ od Rzymu, tereny barbarzyńskie. I Imperium Rzymskie zajmowało te tereny, osadzało tam legiony rzymskie, które pilnowały porządku. Powstawały kastra rzymskie, czyli warowne obozy legionowe, które to kastra często też powstawały na miejscu dawnych głównych osad barbarzyńców, między innymi oppidów celtyckich. I te kastra rzymskie rozwijały się dalej w kierunku miast. I dzisiaj mamy taką sytuację, że bardzo dużo miast znanych stolic europejskich pochodzi właśnie od obozów, tak? Mamy tutaj taki przykład, już abstrahując w tym momencie, przykład Paryża, mamy przykład Carnuntum i Vindobony, czyli miejsca, w którym jest obecnie Wiedeń, mamy przykład Mediolanum, czyli Mediolanu, to też jest po oppidum celtyckim miejsce, w którym stacjonowały wojska rzymskie. W wielu miejscach stacjonowały właśnie legiony i później te miasta stawały się stolicami. Tu nasz ten teren raczej był tak lekko na uboczu, co jest bardzo interesujące. Tak? Ekspansja szła w tym kierunku tutaj i tutaj dosłownie była granica mniej więcej na terenie Niemiec. Granica wpływów Imperium Rzymskiego. Prawdopodobnie nasze ziemie nie leżały w mandalu zainteresowania Imperium Rzymskiego, ponieważ, tak jak mówię, nie mieli nic widocznie Rzymianie tutaj do uzyskania. Tak? Co prawda tutaj też mieliśmy Europę barbarzyńską, też była dziczyzna, ale jakoś tam w tym kierunku Rzymianie ekspandowali. Tutaj był spokój, tutaj była cisza, mieliśmy lasy, mieliśmy bagna, dzicz, niesamowite zwierzęta, watahy wilków, tury, inne różnego rodzaju stwory, których do tej pory się nie zachowały, których nie ma już nawet w żadnych tam rezerwatach. Między tymi zwierzętami w tej dziczy mieszkały plemiona germańskie, które wchodziły w interakcje ze sobą, zapewne też ze sobą walczyły, współpracowały, jeśli chodzi o handel. Przykładem takiej współpracy jest właśnie szlak bursztynowy, który prawdopodobnie był zorganizowany w taki sposób, że te plemiona, przez które ten szlak bursztynowy szedł, one się dogadały i po prostu miały możliwość ciągnięcia monety, bo było zainteresowanie kupnem na przykład bursztynu, no to dbali o to, żeby ten pieniądz był, tak, żeby na tym szlaku nikt tych kupców, którzy tutaj przyjeżdżali po bursztyn, nie napadał, nie okradał. Bo wiadomo, że to okraść kogoś to jest sztuka na raz, tak? A ciągnąć pieniądz z kogoś latami to jest na pewno dużo przyjemniejsze uczucie. Także zobaczcie, barbarzyńcy, a mieli potrzebę stabilizacji, tak? Stabilizacji finansowej. I właśnie tym tutaj spójrzmy sobie, zobaczmy sobie następny slajd. Tutaj mamy, proszę bardzo, mamy teren obecnie Imperium Rzymskiego właśnie, mniej więcej około I-II wieku naszej ery. Tak jak powiedziałem, cały ten teren jest pod wpływem rzymskim. Tutaj Magna Germania, tak jak u Ptolemeusza na mapie, pustka, tak? Nie ma wpływów rzymskich. No i
Nie ma śladów stuprocentowych pobytu legionów rzymskich na ziemiach Polski. Najbliższe ślady pobytu legionów są na Słowacji, tak? W miejscu, które się zwie Tręczyn nad Wagiem, jest zamek i tam na skale jest wyryta inskrypcja. Tego typu inskrypcja wyryta w Tręczynie nad Wagiem. I to są najbliższe ziem polskich stuprocentowe ślady pobytu Rzymian. Tutaj mamy taką inskrypcję, na niej jest napisane Victoria Augustorum Exercitus i tak dalej, co oznacza, że to jest na pamiątkę zwycięstwa. Legiony cesarskie stacjonujące w Laurgaritio w sile 855 żołnierzy. Napis polecił wykonać legat Marcus Valerius Maximinus. Czyli wiemy, usłyszeliśmy tutaj o informację o miejscowości. To po niektórzy niezdrowi patrioci doszukują się tej miejscowości obozu rzymskiego w okolicach dzisiejszego Leszna na terenie Polski. Ale naprawdę leczę was z tego, tak samo leczę was z tego, że niektórym się wydaje, że w okresie B2C1, okresu wpływów rzymskich, było miasto Kalisz, tak? Bo Ptolemeusza jest Galicja na mapie. Nie ma takiej opcji, zaraz o tym powiem. Czyli tak, mamy Tręczyn nad Wagiem, miejsce pobytu legionów rzymskich. Tutaj mamy Magna Germania, mapa Ptolemeusza. Ptolemeusz w pierwszym wieku naszej ery popełnił taką oto mapę, na której to mapie na zbliżonej szerokości geograficznej do dzisiejszego Kalisza znajdujemy nazwę łacińską miasta, Kalisja. No i oczywiście przez wiele lat prawie z pewnością, graniczącą z pewnością, z przekonaniem, wiele osób twierdziło, że to na pewno jest Kalisz, tak? W B2C1 okresu rzymskiego, najlepiej jeszcze dodajmy do tego wielką Lechię. Słowianie, Lechici mieli miasto Kalisz i przyjmowali tam Rzymian, pili z nimi wino. Brednie do kwadratu, tak? Leczę was z tego typu podejścia. Prawdopodobnie to miasto Kalisja to właśnie jest ów Tręczyn nad Wagiem, wzięty pod uwagę. I trzeba brać dużą poprawkę na dokładności pomiarów geograficznych, danych geograficznych Ptolemeusza na północ od Imperium Rzymskiego, tak? Czyli te całe tereny Barbaricum charakteryzują się niedokładnością, jeśli chodzi o podane wartości geograficzne. Profesor Kolendo w Prahistorii Ziem Polskich w latach 80. bardzo dokładnie omówił ten temat i mam nadzieję, że wyleczył co po niektórych. Także tak jak mówię, śladów Imperium Rzymskiego legionów na ziemiach Polski nie ma. Co prawda, rok temu doszło do badań, doszło do odkrycia przedmiotów należących do wyposażenia legionów rzymskich na ziemiach Polski i doktor habilitowany Bartosz Kątny, świetny fachowiec, powiedział, że to jest ślad, że tutaj byli na pewno. Być może tak, jednak trzeba brać pod uwagę to, że tego typu przedmioty legionowe mogły paść po prostu ofiarą wymiany wewnętrznej germańskiej, na przykład po bitwie w Lesie Teutoburskim, gdzie trzy legiony zostały wycięte w pień i masa tego sprzętu legionowego Germanom wpadła w ręce, tak? Więc ten sprzęt, przedmioty legionowe mogły być traktowane jako amulety lub jako po prostu luksus, tak jak pozostałe importy, które były sprowadzane jako przedmioty luksusowe. Także mówię, ja jestem przekonany, że na pewno tutaj kontakty bezpośrednie z wojskami rzymskimi też były. Ale tak jak mówię, nie ma śladów archeologicznych, nie ma śladów w źródłach pisanych, takich bezpośrednich i trzeba się tego trzymać i tyle. Nie ma co tutaj tworzyć historii na nowo. Myślenie życzeniowe jest niezdrowe, jeśli chodzi o naukę. Te tereny tutaj Germanii, one dość dobrze były poruszane w źródłach pisanych. Przykładowo można wziąć pod uwagę to, że w pierwszym wieku na przykład wzmianka padła Pliniusza, który powołał się w historii naturalnej na Gutones, tak?
Prawdopodobnie chodziło mu o gotów, którzy mieli zamieszkiwać wybrzeże Morza Bałtyckiego. Autor historii naturalnej właśnie pisał o Neurach, osadzając ich na Polesiu, opisał o Wiśle i ludach zajmujących najbliższy rejon rzeki Wisła. Także tutaj byli wymienieni Wenetowie, których uważa się za takich protoplastów kultury słowiańskiej później. Dalej jeszcze tam Korneliusz Nepos coś tam w egzemplach pisał o Wenetach. Pisał również rzymski historyk Tacyt w pierwszym wieku naszej ery w Germanii. Wymieniał różne tam ludy, typu tam Fennów, Paucynów, Sarmatów. I pisał tutaj o Wenetach właśnie, że mają wiele z obyczajów Sarmatów, jednak to są Germanie, ponieważ tam mają osiadłe domy i lubią wędrówki piesze i napadają, prowadzą różne ekspansje wojenne na duże odległości. Wymieniany był to również przez Tacyta plemię Lugiów, tak? Które tutaj nam się kojarzy ze Związkiem Lugijskim. Ów związek powstał, jak uważają naukowcy, w celu zabezpieczania szlaku bursztynowego. Prawdopodobnie na tym to też polegało, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jak chcieli parę plemion chciało doić pieniądz długofalowo, to Rada Starszych się dogadała, stworzyli jakąś tam Radę Starszych, nazwali to Związkiem Lugijskim i zarządzali tym, żeby było bezpieczeństwo na szlaku, żeby nie było żadnych napadów, ściągania skalpów po indiańsku i tak dalej. Tak? Także tak, sporo uwagi Tacyt także poświęcił plemionom Estiów, którzy zbierali bursztyn i tak dalej. Ptolemeusz jeszcze mówił troszeczkę na ten temat, mniej więcej tam żyjący między 100 a 178 rokiem naszej ery. Coś tam mówił na temat Sarmacji europejskiej właśnie. Mniej więcej na temat też dorzecza Wisły, tam gdzie Wisła wpada do morza. Opisywał różnego rodzaju tam góry sarmackie, karpackie, weneckie, pełkińskie i tak dalej. Także dość dużo na temat źródeł pisanych można powiedzieć. Kronikarze rzymscy dużo miejsca poświęcali Germanom. Uważano ich za barbarzyńców. Tak jak każdy oglądał Gladiatora, na pewno tam macie w pierwszej scenie walkę z Germanami. Gdzieś w Germanii właśnie Marek Aureliusz prowadzi walki. Tak? No i możecie sobie wyobrazić, że to, co widzieliście na filmie Gladiator, pomnożycie to razy 4, jeszcze do potęgi drugiej, i mniej więcej to wyglądało w ten sposób w tamtych czasach. Także podejrzewam, że jeżeli do Germanii któryś z nas by się teraz przypadkiem przeniósł, to miałby niewielką szansę na przeżycie pierwszej doby. Nawet jeżeli byłby na odludziu, no bo to tak jak znamy historię z Dzikiego Zachodu, tropicieli śladów, to te plemiona germańskie na pewno też były świetne w terenie, w tropieniu zwierzyny oraz ludzi. O! Jedną z ważniejszych przyczyn do rozwoju kontaktów Imperium Rzymskiego z Barbarikum było powstanie szlaku bursztynowego. Ten szlak bursztynowy, generalnie handel bursztynem od bardzo dawna, od parę set lat wcześniej miał miejsce za pośrednictwem Celtów. Jednakże mniej więcej około I wieku naszej ery, a bierzemy pod uwagę pik i szczyt w II wieku naszej ery, doszło do nasilonych kontaktów właśnie, wymiany handlowej, towarowo-pieniężnej i wymiany towarowej Imperium Rzymskiego z Barbariku. Tak, o ile tutaj w tej części barbarzyńskiej Europy legiony rzymskie były bezpośrednimi twórcami i kreatorami tam nowej rzeczywistości, o tyle tutaj na naszych terenach prawdopodobnie ta wymiana handlowa miała miejsce pośrednio. Za pośrednictwem na pewno rzymskich, na pewno celtyckich i germańskich przewodników lub kupców typu negocjatores właśnie,
którzy to kupcy znali lokalne wierzenia, znali lokalne tradycje tych plemion germańskich, święta lokalne, religie, żeby nie narobić głupot i tak dalej. I wiedzieli, jak się poruszać, jak rozmawiać, jakich socjotechnik z tymi ludźmi używać, żeby dobrze z nimi handlować i przeżyć, tak? I prawdopodobnie wielu z tych kupców łączyła przyjaźń właśnie z plemionami germańskimi, tam z przywódcami tych plemion germańskich, i to zapewniało im bezpieczeństwo i zapewniało im stały handel, tak? Raczej wystarczy wziąć na logikę, tak? Jeżeli mielibyśmy się zapuszczać taką dziczyznę, gdzie może nas spotkać wszystko, jest ogromnym obarczona ryzykiem taka trasa handlowa, to lepiej to zostawić pośrednikowi, który się na tym zna i tam jest lokalnie, siedzi cały w tematach i po prostu ma jakąś tam część tych pieniędzy, tak? Jeśli chodzi o źródła pisane, to warto jeszcze powiedzieć, że jest w historii naturalnej Pliniusza Starszego z początków naszej ery jest opisana taka podróż Ekwity Rzymskiego po bursztyn do mniej więcej wybrzeży Morza Bałtyckiego. Uważa się, że prawdopodobnie nie płynął on drogą morską, lecz wyruszył z Panonii, tutaj z terenów Carnuntum, dokładnie z Limesu, z obozów Carnuntum. Po około 900 km dotarł na tereny mniej więcej Zatoki Gdańskiej dzisiejszej. Może powiem wam parę słów, kim był Ekwita, bo ta osoba, która wyruszyła po to bursztyn, jest określona jako Ekwita Rzymski, Equus Romanus. Ekwitami byli ludzie średnio zamożni, mógł to być kupiec, mógł to być urzędnik lub żołnierz, który wiadomo, nie znamy jego imienia. Wiadomo na pewno, że został wysłany po bursztyn, który był potrzebny do uświetnienia igrzysk za cesarza Nerona. Bursztyn był używany do ozdabiania sieci w Koloseum. Te słońce padało, pięknie tam to wszystko się rozświetlało. Podest też w jakiś tam sposób ozdabiano. Prawdopodobnie bursztyn też należał do nagród dla gladiatorów. Słyszałem także, że był jeden dzień igrzysk, gdzie walczono i używano uzbrojenia z bursztynu zrobionego, tak po prostu dla fanu. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Generalnie rzecz biorąc, wiadomo, że został wysłany przez Klaudiusza Julianiusa, który był odpowiedzialny za przygotowanie igrzysk dla cesarza Nerona. I przebył to po około 600 milach, czyli 800 kilometrach, dotarł do Morza Bałtyckiego. Zwiedził te wszystkie wybrzeża Germanii, Pomorze z Dolną Wisłą, które było zamieszkane przez germańskich gotów. Wyprawa mogła dojść mniej więcej właśnie do oznaczonej tu Gotiskansy teraz, czyli terenów ujścia Wisły. I tyle, tak? To jest jeden dokument taki, który świadczy o jakiejś tam wizycie, tak? Tak jak powtarzam, śladów archeologicznych poza tymi badaniami sprzed roku tak naprawdę nie ma. Nie znaleziono żadnych pochówków żołnierzy legionowych, nie znaleziono żadnego obozu typu castrum, nic. Także tyle. Przebieg szlaku bursztynowego do końca nie jest zrekonstruowany. Prawdopodobnie na podstawie, ponieważ te wszystkie zabytki archeologiczne, importy związane z imperium, one nam praktycznie wyznaczają te ślady, depozyty i skarby denarów rzymskich, one nam wyznaczają cały ten szlak bursztynowy, to prawdopodobnie on prowadził właśnie tak, jak tu jest narysowany, przez Carnuntum do Bramy Morawskiej, później wzdłuż Odry do okolic Opola. Dalej ten szlak się rozwijał, jedna odnoga prowadziła wzdłuż Prosny, a po przekroczeniu Warty po zachodniej stronie do Dolnej Wisły prowadziła. Druga odnoga prowadziła wzdłuż Odry do okolic Wrocławia, a później do okolic Kalisza.
Tak jak wspomniałem, właśnie ten szlak pełnił bardzo ważną rolę w napływie tych wszystkich zabytków, o których później powiem. A co wchodziło w skład importów rzymskich? Na pewno naczynia szklane, paciorki szklane, różnego rodzaju naczynia brązowe i przedmioty brązowe, naczynia terra sigillata, na pewno wchodziło w skład importów, wchodziły denarii, w ogóle generalnie brązowe monety rzymskie również. Oczywiście militaria rzymskie nie, ponieważ wojsko rzymskie było bardzo restrykcyjnie poddane zasadom odnośnie uzbrojenia rzymskiego i ono tak naprawdę nie miało możliwości przebicia się tutaj do Germanii, tak? Dzięki temu legiony rzymskie właśnie posiadając swoje Wunderwaffe, swoje świetne uzbrojenie, były w stanie pokonać, tak, bardziej większe grupy Germanów, tak, którzy nie byli zorganizowani i nie mieli tak świetnego przygotowania, treningu i uzbrojenia między innymi również. Może kiedyś powiem o uzbrojeniu, o budowie legionów, na co się dzieliły, jak wyglądały kastra rzymskie. Zobaczę, jeżeli będę miał możliwość, przygotuję Wam również taki odcinek. Prawdopodobnie właśnie, tak jak powiedziałem, te importy trafiały za pośrednictwem kupców celtyckich. I może powiedzmy troszkę na temat właśnie samych przedmiotów. O ile o paciorkach, przedmiotach szklanych i naczyniach brązowych powiem tam zdawkowo, to skupiłbym się bardziej na naczyniach terra sigillata oraz na znaleziskach pojedynczych luźnych oraz depozytów denarów rzymskich. One świadczą o tym, że tutaj Germanie znali się na srebrze, wiedzieli, które srebro jest najlepsze, które emisje, których cesarzy warto trzymać, kitrać tam w dołku i tak dalej. Takie skarby rzymskie potrafią posiadać emisję 4-5 cesarzy z przeciągu 100 lat nawet, tak? Także tutaj widać, że dochodziło do tezauryzacji srebra i uważano, prawdopodobnie również tą monetą się posługiwano w wymianie towarowo-pieniężnej, tak jak dzisiaj, nie wiem, w Rajsiu się korzysta z euro, tak? Nie ma marki, nie ma DM-ów, wyciąga się euro, płaci się euro jak swoimi pieniędzmi. Chciałbym powiedzieć teraz parę słów na temat właśnie naczyń teraz sigillata. Określane jako porcelana antyku, sama nazwa teraz sigillata jest nazwą współczesną, nowożytną. Została wprowadzona przez Dragendorfa w 1895 roku i nawiązuje do puncowania do znaków gancarskich, które określają gancarza na naczyniach, tak? Czyli mamy tutaj naczynia sygnowane imionami gancarza i tutaj właśnie sigillum oznacza pieczęć i do tych sygnatur właśnie Dragendorf się odnosił, tworząc tą nazwę. W czasach starożytnych te naczynia nazywano w tekstach Pliniusza Starszego jako ceramika aretyńska od miasta Aretium oraz samińska od wyspy Samos. Teraz sigillata były to naczynia koloru czerwonego, gliniane, były pokrywane przed wypałem glinką, angobowane i dzięki temu były to naczynia bardzo wytrzymałe i posiadały połysk. Większość, część była matowa, część z połyskiem. Zdarzały się naczynia gładkie, ale większość znakomita tych naczyń to są naczynia reliefowane, które posiadają odwzorowanie stempelkowe lub odciśnięte wzory matrycami drewnianymi. Wzory, które przedstawiają różnego rodzaju sceny z mitologii. Zaraz Wam to wszystko pokażę. Generalnie znamy ponad 1000 warsztatów i znamy nazwiska, imiona kilkuset gancarzy, którzy podpisywali się pod tymi naczyniami. I te warsztaty znajdowały się w całym imperium i praktycznie w większości tych krajów, które zostały podbite, tak, typu Panonia, które zostały później prowincjami rzymskimi.
Czyli mamy tak, od Kartaginy praktycznie, aż po warsztaty nadreńskie i warsztaty galijskie na terenie Francji. Tak jak powiedziałem, około 1000 warsztatów było osiągalnych. Obecnie jest w jakiś tam sposób rozpoznawana. Naczynia te zwane były porcelaną antyku, były naczyniami dla Rzymian półluksusowymi, a na terenie Barbaricum były to ewidentnie przedmioty luksusowe. Co o tym świadczy? Świadczy o tym, że one nabrały nowej roli, zaczęto teraz sigillata wykorzystywać jako wyposażenie grobowe. Wypadało włożyć do grobu przyjaciółce albo wojownikowi tego typu naczynie, a jeżeli nie było naczynia, to chociaż ułamek takiego naczynia komuś, kto był bliski, komu warto byłoby podziękować i przygotować go do dalszej drogi. Tak samo w ten sposób wkładano do grobów denary rzymskie, co automatycznie głowie, która zna trochę historię świata, automatycznie kojarzy się z obolami przeniesienia duszy na tamten świat, tak? Czyli jest praktycznie bardzo analogiczna rzecz. Być może te denary rzymskie, które były wkładane do grobu, miały jakąś rolę kultową, związaną z wierzeniami, z przepłynięciem na drugą stronę, a może po prostu to były przedmioty luksusowe, które oznaczały jakąś tam więź i uczucie osób, które tam żegnały zmarłego. Trudno na to odpowiedzieć, tak jak wiecie, archeolodzy mają tylko źródła materialne, tak? I na podstawie kultury materialnej mogą wyciągać wnioski po analogiach z innych kultur lub z dzisiejszego, tak, świata. Jakieś tam analogie też uniwersalne są. Istniało wiele warsztatów, wróćmy może do tego teraz sigillata. Istniało wiele warsztatów na terenie Imperium Rzymskiego, tak jak powiedziałem, ale chciałbym się skupić na kilku warsztatach, których przedmioty, których naczynia znajdujemy na ziemiach Polski, tak? Zobaczmy sobie slajd. Tutaj mamy te warsztaty, tutaj mamy ośrodki nadreńskie, między innymi właśnie Westendorf, Pfaffendorf, Rheinzabern, no i ośrodki na terenie dzisiejszej Francji, grupa Lezo i grupa Grafensenk. Grupę Grafensenk zostawię, bo to są trzy przedmioty, bodajże czy tam kilka przedmiotów na jednej dłoni można policzyć rzeczy, które z tamtego warsztatu są u nas w terenie. Chciałbym powiedzieć o tych warsztatach nadreńskich troszeczkę więcej. W Polsce ceramika z Westendorf, która była robiona między 170 a 230 czy 233 rokiem naszej ery, została zapamiętowana na kilkudziesięciu stanowiskach archeologicznych, głównie na stanowiskach przeworskich, bodajże na jednym czy tam na kilku wielbarskich. Te naczynia z reguły są właśnie fragmentaryczne, nie da się ich odtworzyć. Co prawda zrekonstruowano kilka naczyń, m.in. naczynie z Lachmirowic, naczynie ze stanowiska Odry Wielbarskiego, z Ciosyn folwarku, i też znamy sygnatury garncarskie producentów z Westendorf. I tutaj właśnie mamy stanowiska archeologiczne omówione. Znajdę ten długopis, gdzie go wsadziłem. Mamy stanowiska archeologiczne omówione. Tutaj podane to są w większości stanowiska przeworskie. A tutaj mamy imiona garncarzy. Helenius, Tarwakus, Komicjalis, Helenius znowu, Komicjalis, Belus. Ja wam pokażę, jak to wyglądało faktycznie na naczyniach. Tego typu znaki garncarskie były odciskiwane najczęściej po wewnętrznej stronie naczynia na dnie lub na terenie bocznego jakiegoś tam reliefu, tak? Taki znak garncarski był. Spójrzmy, co my tutaj mamy. O, tutaj mamy właśnie pokazane stanowisko Ciosny folwark. I tutaj mamy właśnie znak Heleniusa, Komitialisa i Lipanusa. Także z Opatowa.
Później Wam pokażę wszystkie większe naczynia w całości i zdjęcia z internetu jakieś tam pościągałem. Zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. Tutaj mamy drugi zespół, drugi taki kompleks, to był kompleks Lezo. Ceramika z tego ośrodka dzieliła się na, tak ogólnie podzielono na początku wstępnie tą ceramikę na dwie grupy. Później to trochę weryfikowano, ale generalnie możemy się posłużyć tym uproszczonym podziałem. I tutaj mieliśmy do czynienia z ceramiką zapanowania cesarza Trajana i to była ceramika bez stempli imiennych z Lezo. I później zapanowania syna Trajana, czyli Hadriana, naczynia miały sygnatury. I tutaj mamy znowu podane przykładowe sygnatury, stanowiska Skietrza, Przewodzkie, Lachmirowice, Wymysłowo. I tutaj mamy znowu Cinamus, Kasurinus, Cinamus, Januaris, Tytus, Tytus Romek i Atomek. Czyli mamy generalnie podane tutaj stemple wszystkie, które występowały, które dało się odtworzyć. Oczywiście nie, tak jak mówię, większość naczyń jest fragmentaryczna, nie ma możliwości odtworzenia dokładnego producenta, tak? Od lat 50. pierwszego wieku ten ośrodek funkcjonował do wieku III. Znaleziska głównie z terenów przewodzkich, tak jak powiedziałem, ale także z Weklic, które badał profesor Jerzy Okulicz, z jednego z najważniejszych stanowisk wielbarskich, z Wymysłowa i tyle, tak? Zobaczymy, co jest dalej. O, tutaj mamy właśnie relief z naczynia z Wymysłowa. Mamy pokazane sceny rodzajowe, dynamiczne, prawdopodobnie dotyczące mitologii. Tutaj być może jakieś nawiązania do drzewa życia. Tutaj mamy charakterystyczny wzór, który tam w slangu się nazywa jajownik. To jest taka listwa ozdobna z takich okręgów praktycznie, tak? To jest bardzo charakterystyczny przedmiot i występuje na większości naczyń teraz i lata, bez względu na producenta, tak? Bez względu na to, z jakiego ośrodka to naczynie pochodziło. Tutaj mamy właśnie tego typu naczynie teraz i lata w całości. Możecie sobie zobaczyć właśnie ten jajownik i sceny rodzajowe tutaj na górze. Jeżeli mnie pamięć nie myli, jest to naczynie bodajże ze stanowiska Witaszewice, bodajże Przewodzkiego. Za bardzo nie pamiętam, ale tak mi się wydaje. Spójrzmy, co tam jest dalej. To są zdjęcia z internetu. Tutaj macie kolejne sygnatury, które dotyczyły ośrodka Reitzabern. Tutaj macie kolejne sygnatury okazujące producenta Dikanusa ze stanowisk z Grzybowa i ze Żdżarów. To są sygnatury ośrodka Pfeffendorf, który funkcjonował w okresie pod koniec II wieku, mniej więcej na naszej ery się rozpoczął, a do lat 60. III wieku funkcjonował. I w tym czasie te naczynia z ośrodka Pfeffendorf generalnie podróżowały na tereny Germanii, na tereny przeworskie i tutaj były używane, tak? Bardzo ciekawy ośrodek Pfeffendorf, ponieważ on tutaj wystąpił, utworzył się pod wpływem ośrodka Westendorf. Widzimy na początku to, co jesteśmy w stanie zaobserwować, to początkowe pierwsze naczynia tego ośrodka posiadają matrycę bardzo podobne do naczyń Westendorf, jeśli chodzi o reliefy. Później dopiero to się troszkę zmienia. I tutaj mniej więcej mamy sygnatury właśnie na polskich stanowiskach archeologicznych, te wychodzą, które tutaj widzimy, tak? Naczynia z tej grupy tam bodajże były w Raczkowicach. Zobaczmy, powinny być na slajdzie.
Tutaj mamy ze stanowiska w Raczkowicach ornamenty. Tutaj mamy charakterystyczny właśnie jajownik. Tu na teraz sigillata. I drugie stanowisko jakieś z Młodzikowa. Też są zdobienia. Słuchajcie, wiadomo, że jeżeli miałbym omówić wszystkie naczynia teraz sigillata w Polsce, to bym musiał zrobić habilitację, bo podejrzewam, że na doktorat to jest za dużo materiału. Ja Wam tutaj pokazuję tylko i wyłącznie wyrywkową wiedzę, żeby Wam zarysować cały ten ogół, żebyście mniej więcej mieli jakiś tam obraz ogólny sytuacji. Podstawową wiedzę na temat kontaktów Imperium z Barbariką po tego typu filmie. Na poziomie podstawowym. Spójrzmy, co mamy dalej. Tutaj mamy bardzo ładne naczynie, właśnie zdjęcie z internetu, gdzieś tam ściągnąłem teraz sigillata. Tutaj mamy typową właśnie, typowy znak gancarski z imieniem producenta. Tutaj kolejne naczynie teraz sigillata, widać bardzo dobrze ornament, ornamenty mitologiczne. Tutaj takim motywem wzorniczym przedzielone. Kolejny znak gancarski, nawet 2, 3. Tutaj z internetu też mamy naczynie z Nijmegen. I tutaj mamy trackie imię Mukatra na tym naczyniu. Prawdopodobnie też chodziło o producenta. Kolejne naczynie teraz sigillata. Może jeszcze powiem o jednym ośrodku. Był ośrodek w Rheinzabern, jeszcze też ważny, nadreński. Były 3 fazy produkcji, między 140 a 260 mniej więcej. I te z tego ośrodka naczynia na stanowisku w Goszczynie, w Leśnie, w Wodrach, w Sadłowie. O, będzie tutaj za chwilę zdjęcie naczynia z Sadłowa właśnie też pokazane. Z Opatowa, ze Spicymierza. To są te stanowiska archeologiczne, na których te naczynia występowały. Około 70 stanowisk, warsztaty Belusa, Cediaslisa, Firmusa, takich gancarzy. Zobaczmy sobie dalsze slajdy. To zdjęcie ściągnąłem z internetu, z Muzeum Kostrzynia nad Odrą. Tutaj jest osoba, która to zdjęcie zrobiła. To jest galijska waza teraz sigillata, która właśnie pochodzi z ośrodka w Lezo i została wykopana właśnie w pobliżu miasta, w którym to muzeum funkcjonuje i obecnie jest na wystawie. W wielu muzeach Polski są tego typu naczyniach. Warto zwrócić na to uwagę, jeżeli będziecie gdzieś coś zwiedzali, odwiedzali, a wiem, że lubicie jeździć po różnego rodzaju wystawach. Jesteście żadni i głodni wiedzy. Samo to, że to oglądacie, o tym świadczy. Kolejne naczynie teraz sigillata, już chyba drugi raz je pokazałem. O, tutaj jest śmieszne naczynie z terenów Polski. Ono jest na terenie Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Elblągu. Ściągnąłem to z jakiejś tam gazety lokalnej w internecie. Był artykuł na temat pochówku gockiej księżniczki, w której to pochówku właśnie wystąpiło to naczynie. Powierzchnia misy ma 2 różne strefy. Jest pas bez zdobienia oraz ornament, który schodzi do wyraźnie owalnej stopki wydzielonej. Kompozycja jest zbudowana z pól okrągłych, właśnie z medalionów, bo to się tak formalnie nazywa. Część ornamentowana jest oddzielona od gładkiej rodzajem festonu, draperii, takie coś. Motywy tutaj są powtarzalne, które są użyte. Tutaj mamy postaci ludzkie, mamy zwierzęta. Na jednym z pól znajduje się scena erotyczna, na innej Bóg Apollo siedzi sobie na krześle, gra na lirze. Może Wam pokażę, może to lepiej będzie jakoś wyglądać tutaj. Słabo, no.
także gra sobie na lirze, na innej atleta jakiś tam trzyma w ręku liść palmowy. Świat zwierząt reprezentowany przez lwa, gęsi, sceny dynamiczne. W jednej scenie lew biegnie, w drugiej lew siedzi bodajże. Sceny oddzielone jodełkami, taki motyw jest charakterystyczny dla tych naczyń. Także są takie oddzielone. To jest takie pismo obrazkowe, tak, które okazuje nam po prostu historie mitologiczne wszelakie, które były ważne dla Rzymian, tak. W przypadku imprez te naczynia były używane na co dzień, ale też część tych naczyń była używana od święta. Tak jak wasze babcie, na przykład jeżeli jeszcze macie babcie, trzymały rozentala, na przykład gdzieś tam kupiła porcelanę i wyciągała tego rozentala po kościele na rosół. Tak tutaj też po jakichś może obrzędach religijnych, czy jak w jakieś ważne święta, niektóre naczynia były wyciągane. Fakt faktem, na pewno były to przedmioty luksusowe, które były właśnie deponowane w grobach dla osób bliskich, żeby podkreślić ważność danej osoby, dawano jakieś tego typu importy rzymskie do grobów. To naczynie prawdopodobnie trafiło szlakiem bursztynowym. To też jest naczynie z okolic Lezo, właśnie z tego zespołu, prawdopodobnie mistrza Cinamusa z końca II wieku naszej ery. I ta sigillata wyszła w Weklicach właśnie, na stanowisku wielbarskim. Także tak, tak wygląda sytuacja z naczyniami teraz sigillata. Mam nadzieję, że jakiś tam ogólny obraz tych przedmiotów macie. Zapamiętacie, że były to przedmioty luksusowe. I proponuję na tym skończyć tą pierwszą część tego filmu. W następnej części omówię przedmioty szklane, przedmioty brązowe i położę tak samo nacisk na denary, tak, na depozycję srebra rzymskiego na terenach Polski. Troszeczkę powiem, jak wygląda sytuacja i jak wygląda kwestia opracowań, dokumentacja tego, jakie to są ilości i tak dalej. Dziękuję wam serdecznie i za drugi odcinek, druga część za chwilę będzie nagrana. Pozdrawiam.